W tym roku to 9. edycja i jak zawsze edycja poświęcona kobietom. Tutaj nie ma przypadku. Natomiast wyjątkowo dzisiaj, wyjątkowo w tym roku, Andrzej zaprosił do współpracy tylko mężczyzn. Ja jeszcze tylko dodam, że to jest autorska edycja, druga autorska edycja Andrzeja, który samodzielnie przygotował ten kalendarz. Pierwsza autorska to była edycja z kobietami, czyli kobiecym zdaniem, gdzie również zaprosiliśmy wspaniałych, znakomite osobowości i osobistości świata społecznego i kulturalnego w naszym kraju. Pierwsze telefony i zapytania o kalendarz miałem już na końcu sierpnia. Musiałem się zobowiązać, że taki kalendarz będzie. Wiele osób się pyta, dlaczego w lutym, bo my nie chcemy się gdzieś tam ścigać z kalendarzami na przełomie roku. To nie jest kalendarz, który tylko i wyłącznie odmierza upływający czas. Nikt z nas tak naprawdę nie lubi upływającego czasu. Ja ostatnio zauważyłem, że nawet niedawno dawałem dzieciom prezenty, a już mamy luty. Także ten kalendarz jest raczej czymś dla ducha, dla ciała, a dzięki moim wspaniałym kolegom, którzy też są przede mną, zobaczycie Państwo, że jeszcze można w takim kalendarzu przekazać też słowo, a w wielu przypadkach to słowo jest bardzo ważne. Borys Szyc. Dla mnie kobiety to ta lepsza, wrażliwsza część świata. Kobiety mnie inspirują. Są niezwykle odważne i mają wielką moc. Kobieta dała mi życie. Kobieta daje mi miłość i pewność siebie. Kobieta sprawia, że czuję się mężczyzną. Lubię się przeglądać w kobiecie. To lustro nie kłamie. Choć czasem boleśnie wskaże twoje niedoskonałości. I ten nieskromność Borys zauważył i także, ponieważ go dzisiaj nie ma, ale pozdrawia nas serdecznie razem z Rafałem Zawieruchą, który dał głos tym wszystkim prezentacjom. Myślę, że dla samego Borysa, dla tego, co on osiągnął, wielkie brawa. Paweł Małaszyński. Kobieta napędza mnie do działania tu i teraz. Mobilizuje mnie, kiedy dopada mnie słabość i zwątpienie. To ona ma tę siłę, by mnie podnieść. I to dzięki niej potrafię odbić się od najgłębszego dna. Siłą lwa jest jego lwica, która w zetknięciu z trudnymi okolicznościami zawsze przedkłada dobro osób, które kocha, nad własne. To mnie zaskoczył, bo ja w domu też mam taką lwicę, która mnie powstrzymuje. Agnieszko, gratuluję ci i dziękuję bardzo za wszystko. Tomasz Organek. Dzisiejsze kobiety zyskały świadomość i kolektywną siłę. Policzyły siebie i policzyły, ile warta jest ich praca. Ta sformalizowana oraz ta nieformalna w domach pełnych dzieci. I chcą za tę pracę zapłaty. Równej płacy, równego traktowania, parytetów i szacunku. One już nie chcą czekać. One sobie po prostu biorą to, co im się należy. I wszystko jest komilfo. No właśnie, musimy się przygotować na to, że kobiety będą coraz częściej brały to, co im się należy, ale potem będzie takie zdanie, które jest puentą do tego akurat tekstu. Natomiast oczywiście wiecie, bo mieliście zaproszenia, dzisiaj Tomek Organek będzie z nami. Nie wiem, czy Tomek jest już tutaj gdzieś z nami, czy mógłbym go poprosić na scenę. Tomku, czy słyszysz mnie? Jesteś gdzieś tutaj? Słuchajcie, wielkie brawa, Tomek Organek. Kilka lat temu na imprezie Empiku podszedłem do niego i poprosiłem, żeby sobie ze mną selfie zrobił. Natomiast tak się zaczęło. Bardzo ci dziękuję. Nie wierzyłem nigdy w to, że będziemy razem na tej scenie. Dziękuję jeszcze raz. W ubiegłym roku kobiety mówiły kobiecym zdaniem i mówiły o sobie, kobiety są odwagą, kobiety są siłą, kobiety mają moc. I to jest jedno z nielicznych skojarzeń, które ja koreluje z ubiegłoroczną edycją, bo w tym roku kobiety są ciepłe, wrażliwe, kochające. Popatrzcie. Andrzej Fogt. Kobieta to czułość i ciepło serca i duszy, uśmiech dziecka, intuicja proroka i ciało anioła. Reszta to tylko opakowanie. Im większe, tym zawartość skromniejsza. Klasa kobiety ogranicza się do minimalnych środków zewnętrznych. Jedyny przepych to zabawa, zwana
maskaradą. Może mówić tylko wspaniały malarz Andrzeju. Zapraszam, wielkie brawa, Andrzej Fokt. Nie było łatwo. Piotr Frączewski. Gdy gram, dobrze jest mieć partnerkę zdolną, utalentowaną, dojrzałą emocjonalnie, uczuciowo, rozumną, myślącą, panującą nad swoją ekspresją i umiejącą się nią posługiwać, potrafiącą zbudować portret swojej postaci i świata dookoła. Partnerzy muszą się szanować, ufać sobie, muszą być w zgodzie. W opozycji nie da się niczego osiągnąć. A najważniejsze jest dla mnie to, co jest coraz rzadszym zjawiskiem w świecie. Mianowicie kobiecość. Piotr strasznie migał się przed udziałem w tym kalendarzu. Udało mi się namówić, ponieważ wiedziałem, że z tego może powstać coś fajnego. Ostatnio przekonałem się do baletu i zwróciłem uwagę, że w balecie właśnie trzeba bardzo ufać partnerowi, bo może to się skończyć źle. Także dziękuję bardzo. Piotr pozdrawia, ale powaliła go grypa, także dzisiaj go nie ma. Andrzej Chyra. Silna kobieta na planie czy na scenie to szansa na ekscytującą podróż. Prowokuje do mobilizacji i uruchomienia wyobraźni i wrażliwości. Pozwala odkryć nieznane skarby własnej osobowości. To wyprawa w mroczne podziemia psychiki i duszy. Taka przygoda jest możliwa tylko z silnym i odważnym partnerem. Jeśli jest kobietą, gwarantuje gęsią skórkę. Ja zacząłem się zastanawiać, czy imię Andrzej nie jest jakimś wyborem, żeby, ponieważ wiem, kto będzie jeszcze, ale w każdym razie teraz do mnie dotarło, że imię Andrzej jest tutaj. Andrzej Saramonowicz. Przyzwyczaiłeś mnie do siebie. Dzięki tobie rozkwitam na nowo. Jak po długiej zimie. Obłędnie. Obiecajmy sobie, że nie skrzywdzimy się nawzajem. Będę się starała. Andrzeju, zapraszam serdecznie. Wielkie brawa, Andrzej Saramonowicz. Powiedz mi, czy to jest fragment z któregoś twojego, że tak powiem, utworu? Dobry wieczór państwu. Tak, to jest fragment mojej powieści Chłopcy z 2015 roku. To jest fragment dialogu SMS-owego między zakochanym mężczyzną i zakochaną kobietą. A dla mnie kluczem jest ostatnie słowo. Będę się starała. Andrzej Seweryn. Kobieta cię zawsze otrzeźwi. Sprowadzi cię na ziemię. Pokaże ci twoje cienie, obnaży cię, ujawni twoje niekonsekwencje, twoje sprzeczności, postawi cię na baczność, wezwie do egzaminu, pokaże cię w lustrze, stanowi kryterium twojej wartości. Wielkie brawa, Andrzej Seweryn, zapraszam. Także wiecie, o co chodziło z tymi Andrzejami. Tutaj muszę się wytłumaczyć, ponieważ myśmy z Andrzejem korespondowali dosyć długo i pozwoliłem sobie do zilustrowania tej pracy użyć jedną z wcześniejszych Andrzeja wypowiedzi, a do kalendarza poszła inna. Także Andrzeju, bardzo, bardzo dziękuję. Krzysztof Zanussi. Wymyśliłem kiedyś powiedzonko, że feminizm jest jak cholesterol. Dzieli się na dobry i zły. Dobry wyraża troskę o równość praw. Zły postuluje zacieranie różnic między płciami, promuje męskość niewiasty i zniewieścienie u panów. W efekcie gnie wzajemne przyciąganie płci odmiennych i zatem przyjdzie wymarcie gatunku Homo sapiens. Pan Krzysztof jest jedną z nielicznych osób, które mają wylatane potężne ilości mili i w tej chwili jest w podróży, także serdecznie pozdrawiam. Dawid Podsiadło. Kobiet nie wystarczy kochać. Trzeba im jeszcze podziękować za taką możliwość. To jest jedna z osób, które nie wierzyłem, że wezmą udział w tym projekcie. Natomiast Dawid się zgodził. Dzisiaj gra koncert w Lublinie.
w jednym z męskich grań razem z Tomkiem dawał naprawdę wspaniały popis swojej wspaniałej muzyki. Natomiast ten krótki cytat niesamowicie mnie rozczulił, bo rzeczywiście kochamy kobiety, ale czy wszyscy dziękujemy im za tę możliwość? Także dziękuję bardzo. Janusz Gajos. Kobieta jest długo poszukiwaną częścią mnie samego. Zjawiła się niespodziewanie, kiedy poszukiwania uznałem już za pracę Syzyfa. Wielkie brawa, Janusz Gajos, zapraszam. Jerzy Mralczyk. Bycie z kimś, kto rozumie jednocześnie i mnie, i świat, i kogo ja mogę też, rozumiejąc, podziwiać, daje rzadki, jak sądzę, poziom poczucia sensu i radości z życia. Za tę cenę warto godzić się na wiele samoograniczeń, tym bardziej, że zawsze okazują się potrzebne, a zwykle wręcz konieczne. A jeśli ten ktoś jest do tego kobietą i to taką, jaką każda kobieta powinna chcieć być, wtedy można sobie pozwolić na bycie mężczyzną. To powiedział Jerzy Bralczyk. W ten sposób zakończyliśmy słowo na niedzielę i słowo na ten rok. Jerzy, dziękuję ci bardzo, ale trzymałbym, gdybym nie oddał ci chociaż na chwilę mikrofonu, ponieważ nikt tak jak ty nie skomentuje i nie zamknie tego kręgu podziękowań. Dwa słowa od ciebie dla nas. Strasznie się rozgadałem tutaj, więc tu powinienem krócej coś powiedzieć, a cieszę się, że tu jestem. I o to mi chodzi. Dziękuję bardzo. Kochani, wielkie brawa dla wspaniałych panów.